Ja jestem absolwentem tego liceum, 1967 rok, i ponieważ jestem również inżynierem i profesorem Politechniki Warszawskiej, często jeżdżę do Stanów Zjednoczonych z powodu swoich obowiązków zawodowych, różnych funkcji, które pełnię w międzynarodowych organizacjach, i tam miałem między innymi okazję zetknąć się z nazwiskiem profesora doktora Beckera. To był właśnie ten jeden z Polaków, któremu się udało, który zapisał się w historii osiągnięć techniki, między innymi poprzez konstrukcję tego pojazdu księżycowego. I ponieważ dowiedziałem się, że jedna ze szkół w województwie chyba lubelskim nadaje imię profesora Beckera i będzie gościem również Politechniki Warszawskiej, więc organizatorom tej wizyty zaproponowałem również wizytę korzeni, czyli w miejscu, gdzie spędził dzieciństwo. Jego rodzice byli, ojciec był dyrektorem cukrowni w Stawiszynie, a także w Gosławicach, gdzie zresztą jest skwer imienia Beckera, i on często zresztą w swoich wspomnieniach wracał do tego jeziora Pątnowskiego, tam takie podobno snuł swoje wizje, marzenia księżycowe. Nazwisko profesora Beckera w nauce w świecie jest dobrze znane, w Polsce oczywiście bardzo słabo. Ta delegacja, która przyjechała, to są po prostu Amerykanie. Większość, poza córką, która oczywiście doskonale czuje tą polskość, mówi, rozumie po polsku i tak dalej, to pozostała część rodziny nie włada językiem polskim. Ale to, jak ja zauważyłem, co mnie szczególnie ucieszyło, że to najmłodsze pokolenie, te prawnuki, oni z zainteresowaniem słuchają o tym swoim dziadku. 10 nas przyjechało, cała rodzina. Czyli pani, dwie córki. Dwie córki, jedna córka ma dwoje dzieci, druga córka ma jedną córkę. I Robert jest synem mojej siostry i z tej rodziny to on przyjechał. I jego córka też przyjechała, tak wszyscy jesteśmy tutaj. To ja miałam 6 lat, jak wyjechałam. No to mało. Tak, ale po drodze ojciec uczył trochę i była jedna pani nauczycielka, która wszystkie dzieci, które razem myśmy uciekali, ona uczyła dzieci. I potem, to było przez dwa lata, coś takiego, a potem ja czytałam bardzo dużo po polsku. Tak, i mi się zdaje, że to czytanie było ważne. Jak powiedziałam, bardzo bym chciała być tu dłużej. Ale niestety tak się nie udało się. My nie jesteśmy w niczym gorsi od Niemców, Amerykanów, tylko mówię, że często nie potrafimy sami siebie pochwalić, być dumni z tego, co kolega, koleżanka zrobił, nie tylko ja. Często mówię, musimy się tego nauczyć.